Weź więc wszystko, co mam, to od ciebie jest. Witaj, Panie, miłości, życie me. Oto masz moje serce, przyjmij je. Ty jedyny wiesz, co to miłość. Ty jedyny, Ty znasz mnie, mój Boże. Dzisiaj łzami chcę obmyć stopy Twe i ustami całować mękę z nich. Za grzeszników przepraszam Cię, mój Panie. Za siebie, za siostry i braci mych. Tak jakby przybyło więcej tutaj Państwa, więcej osób. To miło mi bardzo. Pozdrawiam tych Państwa, którzy teraz niebawem przyszli. No i pozdrawiam tych, którzy mają cierpliwość mnie tutaj słuchać. Drodzy Państwo, są do nabycia tutaj moje dwie płyty. Ja może pokażę, jak one wyglądają. Na jednej, proszę Państwa, płycie jest róża, a na drugiej stronie jej jest bodzio. To nie te meble, tylko mówią tak na mnie, ksiądz Bodzio albo ksiądz Boguś, albo Skowronek. No i proszę Państwa, ja też umiem gwizdać. O. To jest ta jedna płyta, to jest ta róża. Tutaj znajdą Państwo piosenkę. Piosenki. Szczęście, gdzie jesteś. Oj, to jest bardzo romantyczna piosenka. Proszę Państwa, można się zakochać i po prostu kochać. Nieskończoności. Już zawsze będzie dobrze. No wiecie Państwo, że zawsze będzie dobrze. Jeżeli będziemy kochać ludzi, to będzie też dobrze. To jest pieśń napisana dla mojego taty, świętej pamięci. Jest już o rodzinnym domu, ale o tym Państwu nie będę mówił, bo wiecie Państwo, jak to w domu. Nie ma domu bez łomu. Dziecięcy błąd. No takie tam różne refleksje z mojego przemyślenia. Tutaj akurat wszystkie prawie, tutaj nie prawie, bo wszystkie piosenki mówię. Opowiem dziś światu. O właśnie, to też jest fajne. Opowiem dziś światu, że życie to wielki dar. Potem zaśpiewamy sobie. I proszę Państwa, są też słowa niekłamane. Potem podaruj mi Panie. No i witaj Panie, przed chwilą zaśpiewane przeze mnie, a także zapach jaśminów. I na koniec prawo miłości. I dalej recitando, zwiędła róża i śmierć róży. Proszę Państwa, tutaj jest piosenka, płyta. Dawid i ja. Na jednej stronie jestem ja i Dawid, a na drugiej stronie Bodzio. Widzicie, z słuchawkami na uszach w studiu nagrań. I tutaj mają Państwo moje piosenki. Są tutaj też świeckie piosenki, które się tak w miarę dobrze słucha, ale wśród nich będzie jedna z najpiękniejszych, którą bardzo lubię śpiewać. I jest to pieśń, którą nie tak dawno napisałem, będąc jeszcze w katedrze wrocławskiej. I tam umieściłem, tę pieśń umieściłem na tej płycie na samym początku. Chcą Państwo, żebym ją zaśpiewał, prawda? Proszę Państwa, już zaczynam śpiewać, ale chcę jeszcze dalej powiedzieć, że potem znajdą Państwo promyk słońca i daj Panie co dzień promyk słońca i tak dalej. I czy słyszysz mnie i list do matki? O, zaśpiewam Wam też list do matki, dobrze? Więc proszę Państwa, pozdrawiam Was czule. A tutaj mam te dwie płyty. Oddaję szanownym paniom. Prosim. No.
Tutaj mam jeszcze jedną jakąś piosenkę i może ja ją włączę, dobrze?